znajomych Wacława Naukowskiego, którzy bywali gośćmi na wołomińskich górkach, był Antoni Bolesław Dobrowolski. Biografia jego życia mieści się w latach 1872-1954. Polski geofizyk, meteorolog, pedagog i podróżnik. Jego grób znajduje się na warszawskich Powązkach. Pochodził z chłopskiej, biednej rodziny bezrolnej. Podobnie jak Wacław Naukowski, aby mógł ukończyć gimnazjum, zmuszony był zarabiać na swoje utrzymanie jako korepetytor. Brał udział w pracach kółek samokształceniowych. Od młodych lat z przekonania był socjalistą i został aktywnym działaczem partii Drugi Proletariat. To zwróciło na niego uwagę władz carskich i niedługo po zdaniu matury został przez tę władzę aresztowany, uwięziony, a następnie zesłany na Kaukaz. Dzięki swojej odwadze, determinacji oraz wiedzy zbiegł z niewoli i dotarł aż do Szwajcarii. W Zurychu rozpoczął studia filozoficzne. Od 1895 roku mieszkał w Belgii, gdzie podjął studia uniwersyteckie w Liège w zakresie fizyki i nauk biologicznych. Uczestniczył w belgijskiej wyprawie antarktycznej. Antoni Dobrowolski okazał się znakomitym badaczem. Jego szczególne zainteresowania dotyczyły meteorologii. Stworzył odrębną dziedzinę wiedzy, kriologię. Jest to nauka o wodzie w postaci lodu i śniegu. W 1907 roku Dobrowolski mógł wrócić do Polski na mocy amnestii dla emigrantów politycznych ogłoszonej przez cara Mikołaja II. W Polsce zajął się studiowaniem pedagogiki i pracą jako nauczyciel. Napisał książkę popularno-naukową Wyprawy polarne. Dostał za nią stypendium naukowe i wyjechał do Szwecji. Efektem tego było opracowanie monografii pod tytułem Historia naturalna lodu. Dobrowolski był gorącym zwolennikiem 10-letniej obowiązkowej szkoły w Polsce dla dzieci i młodzieży ze wszystkich środowisk. No niestety bez powodzenia. Uznany jest za organizatora służby meteorologicznej w Polsce ze znakomitym rezultatem. Założył Towarzystwo Geofizyków oraz doprowadził do powstania Koła Polarnego. Walnie też przyczynił się do organizacji polskich wypraw polarnych.